Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, wybaczcie mi tą dwutygodniową przerwę w dostawie materiałów, ale tak jak się spodziewałem, no sesja mnie popłonęła, było bardzo dużo czytania, bardzo dużo pisania i jeszcze po drodze kilka egzaminów do zdania. Szczęśliwie wszystkie udało mi się zdać, a w niedzielę odesłałem ostatnią pracę zaliczeniową, także oficjalnie sesja się dla mnie skończyła. Mogę w zasadzie uznać się już za studenta drugiego roku filologii polskiej, co mnie bardzo cieszy. No i cóż, w związku z tym mam teraz trochę wolnego czasu, więc możemy wrócić do regularnych materiałów. Możliwe, że nawet czasami będą się pojawiać jakieś materiały dodatkowe, 3 w tygodniu na przykład, ale to zobaczymy, jak się będzie na bieżąco sytuacja rozwijała. Od sierpnia wracam do księgarni z bajki, także jeśli ktoś będzie w Poznaniu akurat w sierpniu albo we wrześniu, to prawdopodobnie w godzinach porannych 10-14 jakoś tak będzie mnie tam można spotkać. Zapraszam, pogadamy sobie, polecę wam jakąś fajną książkę, którą będziemy akurat mieć na stanie. No i cóż, to tyle w zasadzie z takich ogłoszeń parafialnych. Teraz natomiast przejdźmy do mięsa tego materiału, czyli ciężkich, czytelniczych, książkowych decyzji, o które poprosiłem was na moim Instagramie, na którego przy okazji bardzo serdecznie was zapraszam. Link znajdziecie w opisie. No i jeśli kojarzycie ten taki mem z wciskaniem dwóch guziczków, to mniej więcej na tym samym będzie polegało to wyzwanie, czyli będę musiał zdecydować, czy na przykład, polećmy już z pierwszym, nie poznać nigdy Harry'ego Pottera, czy z kolei nie poznać nigdy twórczości Tolkiena. No i cóż, wydaje mi się, że mimo wszystko porzuciłbym Harry'ego Pottera. Wolałbym jednak poznać Tolkiena, bo jego świat jest znacznie, znacznie szerszy i znacznie lepiej zbudowany po prostu. Harry Potter ma specjalne miejsce w moim sercu, no bo ze względu na niego zacząłem czytać, co też było tematem z jednej z moich prac zaliczeniowych na studia, więc no, sentyment jest ogromny, natomiast no, Władca Pierścieni to jest jeden z moich ulubionych fantastycznych światów, mega się przysłużył fantastyce generalnie, fantasy w szczególności, no i cóż, no, nie byłbym w stanie, myślę, go odpuścić. Napisać beznadziejną książkę, ale dobrze się sprzeda, czy napisać arcydzieło, które kupi zaledwie kilka osób. No i tutaj mam problem, bo to faktycznie jest ciężki wybór. Prosiłem was o ciężkie wybory, które zwalą mnie z nóg. No i zdecydowanie takie właśnie są, bo naprawdę się tutaj postaraliście. Cóż, wydaje mi się, że zależy, która to by miała być moja książka. Jeśli to miał być mój pierwszy debiut, to w zasadzie chyba wybrałbym beznadziejną książkę, która by się dobrze sprzedawała, bo dałaby mi pieniądze, które pozwoliłyby mi się po prostu rozwijać, a jasne. Po pierwsze, ona by się sprzedawała, tak? Czyli ludzie by czytali, ktoś by to kupował, mimo że generalnie opinia o książce byłaby negatywna. W związku z czym kolejne książki, w których poprawiłoby mi się, mój styl by się poprawił, zakładam, że skoro byłbym zdolny do napisania arcydzieła, no to ten styl by się gdzieś tam rozwijał. No i jakby łatwiej jest wybaczyć to, nie, że kolejna książka jest lepsza niż to, że kolejna książka jest gorsza od tej pierwszej, więc chyba tak bym zdecydował. Czytać tylko dzień, czy czytać tylko w nocy? Tutaj wybór jest prosty, tylko w dzień, bo im jestem starszy, tym no ciężej mi po prostu czytać w nocy. Zresztą ja nigdy nie byłem typem takiego nocnego czytelnika, u mnie tak druga w nocy to było maksimum, no chyba, że akurat jakiś taki 24-godzinny maraton robiłem, to wtedy nie. Do końca życia czytać tylko książki dłuższe niż 400 stron, czy krótsze niż 400 stron? No tutaj zdecydowanie dłuższe, bo po pierwsze autor może się rozwinąć, lepsze pomysły, każda taka wielka seria fantasy, którą uwielbiam, ma powyżej 400 stron. Te poniżej 400 stron to są raczej takie, nie wiem, krótkie historyjki, jednotomówki najczęściej, więc myślę, że łatwiej by mi to było po prostu odpuścić. Więcej książek, które mnie interesują,
jest po prostu chyba dłuższych niż 400 stron. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Czytać do końca życia najgorszą książkę według ciebie albo nie czytać wcale. I tutaj, no nie wiem, czy to kogoś zdziwi, ale wolałbym nie czytać wcale, no bo skoro miałbym czytać najgorszą książkę według mnie i tylko najgorszą, no to to by była dosłownie tortura, na którą sam bym się skazywał. Ja przede wszystkim chyba lubię tworzyć i chciałbym tworzyć cokolwiek, a dziedzin sztuki jest naprawdę dużo, więc prawdopodobnie po prostu zainteresowałbym się filmem, albo teatrem, albo malarstwem, czymś takim i starał się rozwijać w którymś z tych kierunków, gdybym został po prostu postawiony przed takim wyborem, no bo jakby taka decyzja, wybrać coś, czego nienawidzę i czytać to w kółko i w kółko, jakby zabija cały sens przyjemności z czytania, nie? Ja lubię czytać, nie lubię książek konkretnie, ja lubię czytać, nie? Więc taki wybór nie miałby sensu dla mnie przynajmniej. To jest naprawdę ciekawe, tutaj muszę pochwalić pytającego. Znać z góry zakończenie każdej czytanej książki, czy nie móc nigdy przeczytać ostatniego rozdziału. W moim przypadku byłoby to chyba poznanie ostatniego rozdziału. W sensie znać każdy rozdział, każdy ostatni rozdział, każde zakończenie z góry, bo mimo wszystko jakby dużo jest takich historii, gdzie zaczynamy od tego, że jest morderstwo, ale nie wiemy, w jaki sposób się to na przykład do tego doszło. Więc myślę, że takie jakby cofanie się w historii, że wiecie, no mamy ten, na wstępie wiemy, jak historia się skończy, ale jak do tego doszło, jak ona się faktycznie, jakby doszliśmy do tego zakończenia, to nadal byłoby ciekawe. A gdybym nie miał możliwości poznania ostatniego rozdziału, mimo że, wiecie, fabuła zwykle nie rozwiązuje się w ostatnim rozdziale, tam są takie, no nie wiem, i żyli długo i szczęśliwy rozdział, tak to nazwijmy roboczo, to mimo wszystko, no niektóre kończą się właśnie w ostatnim rozdziale, szczególnie wielotomowe serie, gdzie mamy cliffhangery, więc myślę, że po prostu, no nie byłbym w stanie tego wytrzymać. Wolałbym jednak z góry znać zakończenie każdej czytanej książki. Odesłać książkę do wydawnictwa, czy napisać pozytywną, ale nieszczerą opinię? Czyli zakładam, że chodzi tutaj po prostu o współpracę wszelkiego rodzaju, czy chciałbym zrezygnować z współpracy, tak szerzej mówiąc, czy mimo wszystko jakby wziąć pieniądze za kłamstwo, tak sprowadzając to do najprostszego takiego poziomu. No zdecydowanie odesłałbym książkę, to znaczy w momencie, kiedy ja mam jakąś ofertę i widzę, że książka jakby totalnie pokrywa się z moimi zainteresowaniami, albo która widzę, że jest słaba, albo czytałem poprzednie tomy i ktoś proponuje mi na przykład patronat, no to nie, mimo że jakby mogę zarobić, to to nie pokrywa się po prostu jakby z moją etyką pracy. Ja nie jestem w stanie polecać czegoś, czego nie lubię, co mi się nie podoba. Mogę jakby ocenić coś, co jest obiektywnie słabe, jako dobre, bo tak jakby spostrzegę po prostu, tak będę uważał, ale zawsze będzie to szczera opinia, nie? Wiecie, wszyscy mogą łoić jakąś książkę i po prostu lecieć po niej, a ja mogę, może mi się autentycznie podobać i wtedy na przekór wszystkim będę mówił, że ona jest dobra, ale nigdy nie będzie to nieszczera opinia, bo no po prostu nie jestem takim człowiekiem, nie umiem tak robić i po prostu odesłałbym książkę i tyle. Do końca życia jeść pierogi ze szpinakiem, ale mieć drogie książki za mnóstwo pieniędzy. Tutaj zakładam, że zadająca to pytanie osoba nie przepada za szpinakiem i na tym opiera się jakby cała trudność tego wyboru. Otóż ja szpinak uwielbiam. Od niedawna, bo chyba z 2 lata temu, czy
No, jakoś 2 lata temu się do niego przekonałem, ale od tego czasu po prostu, no wszystko, makaron z kurczakiem i szpinakiem, pierogi ze szpinakiem, lasagne ze szpinakiem, wszystko co jest ze szpinakiem, ja po prostu dodaję szpinak do wszystkiego w tym momencie. Uwielbiam go absolutnie, więc kompletnie nie miałbym problemu z tym wyborem, szczególnie, że dałoby mi to drogie książki, więc no, tutaj zdecydowanie tak. Do końca życia czytać tylko fantastykę, czy do końca życia czytać wszystkie inne gatunki poza nią? Wydaje mi się, że ostatecznie wybrałbym fantastykę, bo może nawet fantazy w szczególności, bo jasne, bogactwo literatury jest piękne i ja coraz bardziej się jakby odkrywam na nie, sięgam po reportaże, sięgam po literaturę piękną, sięgam po kryminał, sięgam po no każdy inny możliwy gatunek. Niemniej najrzadziej zawodzi mnie fantastyka. To znaczy, mam też wrażenie, że ja troszkę mniej krytycznie podchodzę do fantastyki przez jakby jej założenia. Także to jest świat fantastyczny, więc tam można sobie na więcej pozwolić. Można troszkę mniej realne sytuacje wykreować, więc z automatu jakby podchodzę trochę mniej krytycznie. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy na przykład właśnie mam jakąś współpracę na fantastyczny tytuł, to muszę się pilnować, żeby faktycznie tak analitycznie podejść do tej książki, żeby móc ją dobrze ocenić, bo ja mam tendencję do tego, że po prostu fantastyka, niezależnie od tego, jak napisana, mi się podoba. I wiele jakby innych gatunków zupełnie tak nie jest. Bardzo krytycznie podchodzę. Każde takie najmniejsze potknięcie zauważam i psuje mi gdzieś tam odbiór. W fantastyce jakoś tak nie jest. Nie wiem, od czego to zależy. Pewnie jakoś tak od przyzwyczajenia, odczytania, osłuchania. Z tymi wszystkimi konceptami po prostu jakoś tak łagodniej do niej podchodzę i chyba nie będę w stanie tego zmienić, więc ostatecznie mam wrażenie, że wybrałbym fantastykę, bo więcej przyjemności bym po prostu czerpał z lektury. I tyle. Czytać tylko serię, trylogię, książki, które są częścią serii, trylogii, czy nie czytać wcale? No oczywiście tutaj jakby, jeśli mam opcję nie czytać wcale, no to niemalże zawsze wybiorę czytać cokolwiek, tak? Czytać trylogię nie ma problemu. To są w zasadzie moje ulubione książki, jeśli coś jest częścią wielkiej serii, bo ja lubię bardzo rozbudowane światy, gdzieś tam taką skomplikowaną fabułę, coś czego po prostu nie da się przedstawić na tych tam, nie wiem, 300-500 kartkach, nie? Że to trzeba jednak więcej tego. Dobra, kolejne. Nie przeczytać już żadnej książki Samanthy Shannon czy Leigh Bardugo. Wydaje mi się, że Leigh Bardugo bym tutaj odpuścił, bo z wszystkich książek, które ona wypuściła, podobały mi się tylko Szóstka Wron, Królestwo Kanciarzy już trochę mniej i Język Cierni. Trylogię Griszy bardzo średnio, po tą Rule of the Wolves, tak, to wszystko z Nikolajem w ogóle nie sięgnąłem, jakoś mnie to nie zaciekawiło, zresztą no, jeszcze bardziej odepchnęły mnie ten powiedzmy mieszane odczucia moich znajomych czy ludzi w internecie po prostu. A Samantha jeszcze w zasadzie mnie nie zawiodła. I w przypadku tutaj Czasu Żniw, czy w przypadku Zakonu Drzewa Pomarańczy nie miałem w ogóle jakby wrażenia, że coś jest nie tak. Zakon Drzewa Pomarańczy może był trochę za długi, trochę za bardzo się ciągnął momentami, ale na pewno nie miałem tak mieszanych odczuć jak w stosunku do niektórych tworów Bardugo, więc myślę, że Samanthę Shannon w tym zestawieniu bym zostawił. Nigdy nie dostać wymarzonej ekranizacji ulubionej książki, czy dostać, ale będzie bardzo słaba. Zdecydowanie wolałbym nigdy nie dostać, bo mimo wszystko jakby w głowie mam pewien obraz, który jest ładny i mi się podoba, a w momencie, kiedy nałożymy na to ekranizację, on się rozmywa i jakby no nie jest już tak ładny. Więc jeśli to by była bardzo zła ekranizacja, nie chciałbym jej, zdecydowanie nie.
Żyć w świecie ulubionej książki, czy przenieść bohaterów z niej do swojego życia? W moim przypadku zdecydowanie przenieść się do świata niż bohaterów z danej książki do naszego świata, bo no, nasz świat jest troszkę nudny mimo wszystko. W sensie w porównaniu na przykład do tych fantastycznych światów, to jest znacznie bezpieczniejszy, ale też no po prostu nudny, nie? Więc sprowadzając tutaj jakiegoś, nie wiem, zabójcę, asasyna czy maga, no myślę, że on po prostu by tu za długo nie wytrzymał i by albo się gdzieś teleportował, został jakimś samotnikiem, albo strzeliłby sobie w łeb, albo jeszcze nie wiem co gorszego, ale myślę, że zdecydowanie ja wolałbym eksplorować jakiś obcy, nieznany świat i to by była naprawdę świetna przygoda dla mnie, więc zdecydowanie przenieść się do innego świata. Kolejne pytanie, literatura polska czy zagraniczna? Jeszcze kilka lat temu bez wahania wybrałbym zagraniczną i teraz też mimo wszystko wybiorę zagraniczną, ale nie dlatego, że jakby literatura polska jest słaba czy cokolwiek takiego, bo absolutnie nie. Co z każdym jakby, im starszy jestem, tym bardziej się o tym przekonuję, im więcej tych książek i współczesnych i starych poznaję, tym bardziej ją cenię. Natomiast no to jest kwestia czysto ilościowa. Znacznie więcej książek jest tworzonych poza Polską niż w Polsce. W związku z tym znacznie bardziej różnorodne kulturowo, znacznie bardziej po prostu różnorodne tematycznie też te książki zewsząd świata, tak naprawdę z zagranicy by trafiały. Więc no tutaj to jest czysto kwestia ilościowa, wybrałbym książki z zagranicy. Agatha Christie czy V.E. Schwab, czyli jakby zupełnie dwa różne światy. Świat fantastyczny albo świat taki, no, Poirot, wiadomo. To jest ciężki wybór, bo tak, seria Vicious Vengeful jest taka dobra, ale jakby nie jestem z nią mega związany. Niewidzialnego życia nie czytałem jeszcze, ale ten początek jakoś tak nie zachwycał mnie. No mimo wszystko ta seria Mroczniejszych Odcieni Magii była jak na razie najciekawszą spod pióra Schwab, jakie czytałem. Wydaje mi się, że odpuściłbym Schwab mimo wszystko. Christie jest taka prosta, ale też przyjemna niezwykle, no i ma większy dorobek niż Schwab, przynajmniej na razie, więc na ten moment wybrałbym chyba Christie. Czytasz e-booki za darmo, czy wydajesz fortunę na książki papierowe? Czy to jest pytanie, jak wygląda rzeczywistość? Bo jeśli tak, to wydaję fortunę na książki papierowe i nie mam z tym specjalnie problemu, jakby to jest tylko na to w zasadzie wydaję pieniądze, czasem na jakieś ubrania, więc jakby nie mam z tym problemu. Natomiast jeśli to jest kwestia e-book papierowa, to też papierowa. Jeśli to miała być kwestia czytać za darmo cyfrowo albo no, zrujnować się przez papierowe książki i wylądować na bruku, no to logicznym i bezpieczniejszym wyborem byłoby po prostu ten e-book, nie? No, ciężko mi tu odpowiedzieć. Wszystko zależałoby od sytuacji. Do końca życia czytać tylko książki najmniej lubianego autora czy najmniej lubianego gatunku? Teraz się trzeba zastanowić. No myślę, że tutaj znowu przeważy kwestia ilościowa, że jakby najmniej lubiany autor będzie prawdopodobnie też jakby przedstawicielem najmniej lubianego gatunku, chociaż niekoniecznie. Natomiast no mimo wszystko byłoby więcej tych książek w tym najmniej lubianym gatunku i w związku z tym wybrałbym pewnie te opcje. Czy nie możesz oglądać żadnego kanału na BookTubie versus nie możesz już nagrać nic związanego z książkami? Zdecydowanie nie oglądałbym w ogóle BookTuba, bo ja i tak, no generalnie większość twórców rzadko ogląda swoje
jakby materiały wzajemnie, bo no mamy po prostu, musimy tworzyć swoje, musimy, nie wiem, czytać, musimy pracować, uczyć się i tak dalej. Mamy dużo obowiązków. No jakby powielanie tego, co sami robimy, nie jest aż tak interesujące w momencie, kiedy sami to robimy, dosłownie, nie? Więc oczywiście zdarza się, że jakiś materiał od któregoś z moich znajomych albo nieznajomych mnie zaciekawi. Natomiast no, ja bardzo rzadko oglądam BookTube. Jeśli chodzi o moje YouTube'owe wybory, no to zdecydowanie jest to gdzieś tam mały odsetek, więc tutaj bez problemu mógłbym z tego zrezygnować. Z kolei z tworzenia myślę, że nie byłbym w stanie zrezygnować. Mógłbym przestać mówić o książkach, ale nie chcę, bo jest to dla mnie bardzo przyjemny temat i tym się głównie zajmuję, więc no, zdecydowanie z tworzenia bym nie rezygnował. Łamanie grzbietu książki czy niszczenie jej w środku, kreślenie, plamienie, darcie kartek. Zdecydowanie łamanie grzbietu. Tutaj nie ma wątpliwości, bo jakby łamanie grzbietu, no, nie jest w kontekście, w sensie w porównaniu do tej drugiej opcji, w ogóle nie uznałbym go za niszczenie książki. Oczywiście ona jakby estetycznie wygląda gorzej, natomiast nie w żaden sposób nie sprawia, że czytanie książki jest niemożliwym, nie? Że brakuje kartek, że coś jest zamazane, że nie da się czegoś przeczytać. No złamany grzbiet jest po prostu złamanym grzbietem z zewnątrz, wygląda gorzej, więc tutaj totalnie nie miałbym nic przeciwko. Wszystkie twoje książki znikają, kontra tracisz umiejętność czytania, ale możesz się jej nauczyć. No i w tym momencie wolałbym stracić umiejętność czytania, bo myślę, że nauczenie się jej w tym wieku nawet, nie sprawiłoby mi aż takich problemów. Szczególnie jeśli miałbym jakby świadomość, że umiałem, ale teraz nie umiem i jakby motywację do tego, żeby się ponownie nauczyć. To zdecydowanie tak, to wolałbym stracić tą umiejętność na, nie wiem, rok, dwa. Myślę, że dłużej by mi to nie zajęło. Natomiast gdyby nie było tego dopisku, że mogę się jej nauczyć, to wolałbym zdecydowanie, żeby te książki po prostu zniknęły. Jakby nie jestem do nich tak przywiązany, jak do umiejętności czytania generalnie. Jakbym nie miał już nigdy więcej czytać, a nie mieć żadnej książki tutaj, z tych, za mną, nie miałbym absolutnie żadnego problemu, po prostu zacząłbym tworzyć swoją kolekcję od nowa. E-book czy audiobook? E-book, mimo wszystko e-book. Ja jakby audiobooków nie umiem za bardzo słuchać. W sensie zdarza mi się, ale najczęściej są to albo jakieś tam reridy czegoś, że słucham coś, co już znam, albo jakieś takie typu reportaże, dokumenty, literatura faktu generalnie, biografie, coś takiego. Bo jak dostaję jakąś historię, słucham jakiejś historii, to od razu pragnę poznać ją na papierze własnoręcznie, jakby ją przeczytać, więc tutaj e-book zdecydowanie. Mieszkać w ruinie z przepiękną biblioteczką czy w pałacu bez żadnej książki? Zdecydowanie ta pierwsza opcja. W zasadzie jest to takie trochę moje marzenie. To znaczy oczywiście nie w ruinie takiej, że wiecie, no drzwi ledwo się w zawiasach trzymają i okna są powybijane. Chociaż nadal mając te opcje, wolałbym tą z ruiną. Natomiast marzy mi się taka, wiecie, chatka w odosobnieniu, w jakimś lasku, czy na jakiejś łące, taki mały kotycz po prostu, mała wiejska chateczka z kominkiem, gdzie miałbym całą biblioteczkę i po prostu, no, gdzieś tam, wiecie, ogródek, żeby być samowystarczalnym. I ja bym był spełniony po prostu, ja bym czytał całe dnie i to by było jakby idealne zwieńczenie mojego życia. Tak bym mógł przeżyć życie, naprawdę. Jakby im jestem starszy, tym ta opcja wydaje mi się ponętniejsza, że tak powiem. Tym chętniej jakby chciałbym spróbować coś takiego gdzieś tam w życiu osiągnąć. Nie możesz czytać nowości, czy nie możesz czytać książek wydanych do tej pory? Zdecydowanie wolałbym nie czytać nowości, bo znowu kwestia ilościowa. Książki wydawane są od dawien dawna, od kiedy druk został wynaleziony, więc mamy no kilkaset lat książek. Kontra moje życie, czyli jakieś no nie wiem, przy dobrych wiatrach jeszcze jakieś 60 lat.
Myślę, że nie zostanie wydane tyle książek, nawet przy tym rosnącym tempie, co zostało wydane wcześniej, więc no, znowu kryterium ilościowe po prostu tutaj przeważa te, które zostały wydane dotychczas. Nigdy nie zrobić reridu ulubionej książki versus czytać tylko znienawidzoną książkę do końca życia. Znowu się pojawia ten irracjonalny wybór. No nie czytałbym znienawidzonej książki. Nie mam jakby problemu z brakiem reridów. Ja i tak bardzo rzadko je robię. Pottera chyba tylko czytałem dwa razy. I jakieś tam pojedyncze tomy innych książek, typu, nie wiem, tam Wiedźmina opowiadania i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nie czuję takiej potrzeby czy robienia reridów. Jeśli czuję jakby chęć zrobienia reridu, to tylko dlatego, że wyszedł kolejny tom, a ja nie do końca pamiętam, co działo się w poprzednich. Więc to jakby to jest moja jedyna motywacja. No i po prostu nie jest wystarczająca, więc zdecydowanie wolałbym nigdy więcej nie robić reridu ulubionej książki, a mieć możliwość mimo wszystko czytania wszystkich innych książek, poza tą znienawidzoną. Zgubić książkę, czy całkowicie ją zniszczyć? Zdecydowanie zgubić, bo Anusz Widelec, ja ją znajdę, albo ktoś inny i będzie mógł się nacieszyć tą historią. Zniszczona książka to zniszczona książka, nikomu się nie przyda. Móc posiadać każdą książkę, którą chcesz, ale musisz trzymać je na balkonie, na dworze, lub posiadać tylko te, które już masz, ale trzymasz je w domu. Ciężko, bo no jakby mam dostęp do nieograniczonego zasobu książek, ale no w zasadzie są to jednorazowe, bo zakładam, że chodzi o to, że będzie deszcz, wichura, tak dalej, i te książki się zniszczą. Chyba mimo wszystko bym się na to zdecydował, że jakby dostaję każdą książkę. Nie wiem, czy tu jakby muszę je kupować, czy nie. Jeśli dostaję je za darmo, no to zdecydowanie to, no bo mam po prostu nieskończoną ilość książek w jednorazowym użyciu. Coś takiego. Z drugiej strony, no mam tylko te książki, które tutaj są. Jest ich około 300, mam wrażenie, obecnie. Przynajmniej w tym mieszkaniu, bo mam jeszcze inne regały. Ale no to jest mało. Mało książek, z czego no 2/3 albo 2/4 może czytałem. Także no to jest kwestia kilku lat, 2-3. Zanim skończyłyby mi się nowe książki, więc no zdecydowanie ta pierwsza opcja, mimo że książki by się niszczyły, co by mnie bolało. Czytać do końca życia książki, które obecnie posiadasz, czy wszystkie poza nimi? Ponownie wszystkie poza nimi, bo te już czytałem, nie mam potrzeby reridu. Z kolei no, na świecie jest znacznie więcej książek, które jeszcze mam do przeczytania, więc wybrałbym zdecydowanie te opcje. Czytać po jednej książce jednego autora, czy tylko polskich autorów? Nie wiem. W sumie to jest taki dziwny wybór. Jakby było na przykład wszystkie książki jednego autora, to by był prostszy wybór, ale mimo wszystko chyba po jednej książce jednego autora, bo znowu na świecie jest więcej autorów niż w Polsce, więc czytałbym więcej książek, bardziej różnorodne. Wiadomo, że wszystkie serie wtedy odpadają, ale jakoś bym to przeżył. Wszystkie książki za darmo, ale wybór książki jest odgórnie kontrolowany przez kogoś? Czy książki są bardzo drogie, ale możesz wybierać sam? No ciężkie, nie? No bo nie wiadomo, kto by był tym moim tak jakby książkowym kuratorem. Kto by o tym decydował, jakie książki by mi dawał. Mimo wszystko byłyby to książki wszystkie za darmo, więc ilościowo patrząc, gdybym czytał tak, wiecie, masowo, to mógłbym, no jest większa szansa, większe prawdopodobieństwo, że mimo wszystko trafię na coś dobrego. Natomiast myślę, że ta druga opcja też jest kusząca, bo przez to, żeby były drogie i by były jakby w małej ilości, bardziej bym je doceniał, jakby wielokrotnie bym je czytał wtedy i gdzieś tam głębiej poznawał te historie, więc też wybierałbym takie książki, które no nie są płaskie, nie są płytkie, nie? Dużo czasu bym na researchu spędzał, żeby
ostatecznie kupić sobie tą drogą, ale bardzo, bardzo dobrą, głęboką książkę, którą mógłbym, wiecie, na wielu płaszczyznach gdzieś tam interpretować, czytać wielokrotnie i cały czas poznawać jakby nowe interpretacje tego dzieła, więc myślę, że chyba ta druga opcja mimo wszystko, że książki są bardzo drogie, ale ja mam wybór nad tym, co czytam. Książka z wyrwaną kluczową sceną w trakcie, czy z wyrwanym zakończeniem? Myślę, że z wyrwaną kluczową sceną mimo wszystko, bo ponownie no bez zakończenia, szczególnie w wielotomowych seriach bym oszalał, a wycinając tą jakby ten środek, to znowu by była taka tajemnica, którą można by rozwikłać, że wiecie, że co tam się wydarzyło, co... Okej, okay, czyli to tak jakby nasz bohater, nasz obserwator powiedzmy był nieprzytomny i oprzytomniał i dzieje się dalej, nie? I nie wiadomo co, więc mamy jakby każdą książkę z tajemnicą w środku. To jest fajne, to jest jakby ciekawi mnie taki koncept, na pewno takie książki istnieją. Możliwe, że nawet kiedyś coś takiego czytałem, ale teraz nic mi do głowy na szybko nie przychodzi, ale no, to jest ciekawsza opcja zdecydowanie, więc wybrałbym wyrwany środek po prostu. I ostatnie dwa. Nie móc zaznaczać, na której książce na której stronie skończyłeś, czy robić to zaginając rogi. Myślę, że zapamiętywałbym, albo zapisywał sobie gdzieś, chociaż to też jest zaznaczanie, no to zapamiętywałbym strony, na której skończyłem, niż zaginać rogi, a jeśli miałbym zaginać rogi, to robiłbym to tak bardzo delikatnie, że w zasadzie taką krawędź tego różka tylko bym zaginał, więc no ciężki wybór, wydaje mi się, żebym zdecydował się no nie niszczyć książki i zapamiętywać, chociaż też zależy od momentu w życiu i książki tak naprawdę. I ostatnie, możesz mieć każdą książkę, jaką zechcesz za darmo, ale nie możesz się z nikim dzielić wrażeniami. I ja się na to zgadzam, nie mam problemu z tym, w sensie byłbym w stanie porzucić to, co robię tutaj w zasadzie, no bo na tym to polega, że dzielę się z wami wrażeniami na temat książek, które przeczytałem. Musiałbym to porzucić, myślę, że byłbym w stanie, przerzuciłbym się na albo tworzenie własnych, co i tak gdzieś się tam dzieje w tle cały czas, albo też przerzuciłbym się po prostu na jakąś inną branżę, filmy, gry, cokolwiek, żeby sobie tworzyć jakieś filmiki do internetu. A ja też nie mam jakoś tak, ja nie przeżywam książek z ludźmi za bardzo. W sensie bardzo długo nie miałem z kim ich przeżywać i nauczyłem się jakby czerpać z tego przyjemność samą w sobie, że no sam jakby przeżywam to i się cieszę. Oczywiście z czasem pojawiły się osoby, z którymi mogłem poprzeżywać te książki, jest to niesamowicie przyjemne uczucie, ale nie takie, bez którego nie byłbym w stanie żyć, więc tutaj wybór też nie jest trudny. I to by było w zasadzie na tyle. Oczywiście bardzo wam dziękuję za wszystkie te pytania, były świetne, prosiłem o trudne pytania, były faktycznie trudne, mam nadzieję, że jakoś z nich wybrnąłem. Macie też możliwość oczywiście odpowiadania na nie w komentarzach, z którą moją decyzją się nie zgadzacie i dlaczego, w którym miejscu, przy którym wyborze postąpilibyście inaczej. Piszcie, ja bardzo chętnie o tym poczytam. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, a jak mówiłem, w wakacje może być ich więcej, także czekajcie i do zobaczenia.